Inicjatywa mieszkańców i ich zaangażowanie w sprawy miejscowości, w której żyją, często przynosi korzyści dla całej społeczności. Jednym z takich przykładów wspólnego działania zakończonego sukcesem jest zdobycie 7. miejsca w kraju oraz nagrody za najlepsze wykorzystanie Funduszu Sołeckiego w pobliskiej Klikawie. Pomysłem, który zdobył uznanie w ogólnopolskim konkursie, jest zagospodarowanie terenu przy wiejskiej świetlicy. Historia tego przedsięwzięcia zaczęła się już 5 lat temu, gdy została oddana do użytku nowa świetlica. Już wtedy mieszkańcy wsi zaangażowali się w zakładanie trawnika, na którym powstał plac rekreacyjny. W ciągu kolejnych lat sołectwo kontynuowało działania, wykorzystując przyznawane im co roku środki. Dzięki temu pojawił się ogrodzony plac zabaw, wiata na kosze na śmieci, nowy chodnik, kilka miejsc parkingowych oraz rośliny ozdobne. Klikawianie sami załatwiali sprzęt budowlany, pozyskiwali materiały i pracowali przy budowie i nasadzeniach. Obecnie pomagają w jego utrzymaniu, dbają o zachowanie porządku i koszą trawę. Sołectwo Klikawa otrzymało dyplom i czek w wysokości 1000 zł, które zostały wręczone podczas konferencji Wieś jest kobietą w podwarszawskich Otrębusach.